Sprawiedliwie to by było, gdyby każdy otrzymał takie leczenie i taki priorytet, w jakiej wysokości składkę zapłacił. Sprawiedliwość to temat trudny, z którym nie umiemy sobie poradzić już od starożytności. Każdemu według potrzeb, każdemu według zasług, a może każdemu porówno. Każdemu porówno wydaje się karkołomne, biorąc pod uwagę, jak różni jesteśmy. No a jak z kolei mierzyć sprawiedliwie te potrzeby bądź zasługi? Dodatkowo na światopogląd ma wpływ nasza aktualna sytuacja życiowa. Młodych, silnych i zdrowych uwodzić będzie wizja wolności i niskich podatków, z kolei słabi, schorowani i starzy będą głosować za państwem opiekuńczym. W medycynie uważam, że powinien rządzić priorytet nagłości czyli pierwszy pomoc powinien otrzymywać ten pacjent, który jej najpilniej potrzebuje. Co do zakresu tych świadczeń, nie widzę dobrego rozwiązania, które zadowoliłoby wszystkich.